Górki. Pokażę wam. Jakie głębokie. Widzowie, pokażę wam, jak zbiegam i zbiegam. Tylko ostrożnie. O, Jasiek to samo. Jasiu, ale masz teraz piaskownicę! Kurczę! Nie rozsypuj, Amelia, w tą stronę. Akcja! Akcja tędy! Jasiek, bój ty się Boga. Wstawaj! No, więc kolejny etap zamykamy. Jest piasek, teraz czas go porozplantowywać równiutko i potem bierzemy się za zagęszczanie go. Cześć, witam po południu na ranczu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj środa, fajne popołudnie, popatrzcie, słonecznie. Więc tutaj z moim pomocnikiem idziemy coś podziałać sobie, porozrzucać trochę piachu. Bo tak jak widzieliście, dosyć spora górka jest, więc musimy to rozplantować. Miłego oglądania. Tak by to wyglądało. Kolejnego dnia rano. Wczoraj niestety nie daliśmy rady już reszty zrobić, bo było zbyt ciemno. A poza tym tu jeszcze nie można zrobić, bo nie ma zaszalowania. Tak samo przy słupach. Słupy będą jeszcze dolewane, tak żeby te, tak żeby ten beton, który jest w ziemi, miał połączenie z posadzką. Czyli jeszcze będzie podnoszone. Przy każdym słupie będzie podnoszone, dlatego tu jest jeszcze nieobsypane. Tu trzeba będzie odkopywać, bo się zapędziłem tutaj i tutaj. Ale dobrze, że mi pomógł mój tato i teściu. I dzięki temu szybciej się udało te 10 kubików ziemi rozrzucić, bo nie ukrywam, że trochę się wczoraj łopatami omachaliśmy. A jeszcze nie do końca. Tak tylko chciałem wam dzisiaj, drodzy widzowie, dograć z rana, jak to wygląda. I na tym zakończę ten odcinek.
Natomiast dziś po południu rozrzucimy tą resztkę i być może szalunek tutaj zrobimy. Na pewno będą szalunki koło słupów, tak żeby dolać je jeszcze tym betonem. I co? I będziemy brać się za zagęszczanie tutaj tego piachu. Zagęszczarką przelecimy tak, żeby ubić tą warstwę, żeby ładnie to wypoziomować. Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Dlatego ja Wam dziękuję za poświęcony czas na oglądnięcie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Trzymajcie się, cześć!